Pal gumę, frajerze. Cholera, wynoszę się stąd. Poszedł. Co? Czekajcie, on ma teraz przestraszony state. Trzymaj łapy z daleka. O kurcze, panowie, jest... No, 11 w nocy. Także, jako że jest późno, to troszkę jestem przymulony już. Nie powiem, że nie. Po pracy i tak dalej. Jaki mamy plan? Wykonać chyba questy. Pelakie w Korinis, czyli na ten moment krwawe puchary plus no pooddawanie jakichś questów jak mogę. To widzimy się w Korinos. Ja pierdolę, Kiwatras jest głośny. Więc Adanos, teraz wykonujemy resztę questów. Pewnie, świetnie. A kto w... Mam na... W... O, Korinos. Nigdy więcej nie powstanie wasza nowa. I teraz tak, wydaje mi się, że już mam odpowiednią ilość z ręki, żeby być w stanie, nie wiem, no tak mi się zdaje, wszystkie ukraść puchary, teoretycznie przynajmniej. No nie wiem, czy tu faktycznie ilość zręczności wpływa na to, czy cię NPC słyszą? Nie wiem, maybe. Z tego co pamiętam, ostatnio problemem było chyba to, że musiałem okraść sędziego i nie byłem w stanie, jeśli się nie mylę. Także dzisiaj sobie to stestujemy. A, czyli trzeba normalnie wejść jak do siebie na totalnym lajcie i go po prostu opierdzielić. Pyk, pyk. I teraz co? To jest ta skrzynka. Także save. Trzymaj łapy z daleka. Bro. Jak do tego doszło, że on nie widział? What? Czyli... Czyli tak naprawdę o co chodzi? To ja mam go zwoju snu użyć na chłopa? Wow, wow, wow. Przecież ja mam 100 z ręki. Trzymaj łapy z daleka. Braw. Absolutny fail. I to jest koleś, który jest w miarę daleko ode mnie. To jak ja mam otworzyć kufry, jak goście trzymaj są... Trzymaj łapy z daleka. No, pojebało ich. Przecież ja nawet nic nie klikałem. Ja nie wiem, wciskał będę klawisz do tyłu. Okej. Okay. Nie otworzyło tym razem i... Czy ja mam zwój snu? Mam zwój strachu. Ale się spierdoliła gierka, panowie. To nie miało tak być. Pal gumę, frajerze. Cholera, wynoszę się stąd. Poszedł... Co? Czekajcie, on ma teraz przestraszony state. Trzymaj łapy z daleka. Nie wiem. No nie jest dobrze, panowie. Jest chiarowo. Miało być zajebiaszczo. A jest totalnie, no, paranoja. Dlaczego on w ogóle... Nie, ja to bojkotuję. To nie powinno tak być. Czekaj. Jakie mam możliwości? Bryła lodu? Trzy kręgi magii. No dobrze, wychodzi na to, że nie jesteśmy w stanie wykonać podstawowego questa w Gotiku. Przepraszam. Tudzież w tym momencie jesteśmy totalnymi kmiotami. Czyli, bardzo proste rozwiązanie. Pierdolić te questy w tym momencie, tyle mam do powiedzenia. Zajmijmy się tym, co mogę w tym momencie zrobić. Zwoje magiczne, to jest ta miksturka, o której mówiłem, 3 siły z ręki, energii magicznej za 5k, no ale ja to biorę, bo i tak tego potrzebuję. Zrobię coś innego? No nie. Także... Tu. O Boże, nie! Dlaczego? Zużyłem 5 punktów nauki, ale wiecie co? Leczenie. Cholera, to leczenie to może być to.
Bo później można wziąć regenerację many i masz teoretycznie infinity HP. Prawda? No bo to jednak mana będzie się... Ale to dopiero mana chyba w trzecim rozdziale. Także zmarnowałem 5 punktów, ale być może nie jest to jednak fail, bo nie zapominajmy, że jestem w stanie w kolonii zdobyć zwój, a dokładnie runę przemiany w krwiopijce, więc no taki fail nie fail. Powiedziałbym, eliksir potęgi. Ej, odchudziło mi postać, what? Że prysła równowaga między ładem i Raicie? I zaklął i nosa, to się odpierdoliło. Odebrał człowiekowi swą boską. Bezi znowu się chudy zrobił. Niczego mi już nie powiem. Nie no, ten gotik to mi się buguje troszeczkę. Tajemnica, o której... Nawet muzyki w tym momencie nie mam. O, odpaliła się z powrotem. Czysta energia życia. Ajajaj, ognisty deszcz jest na propsie. Powinienem wziąć, no i wezmę. Ten też zwój z drugiej strony, czemu nie? Zabieraj łapy! Nie, no rozpierdala mnie ten gotik. Naprawdę. Nic nie możesz zrobić bez bycia obitym w tej grze. Tutaj bezimienny to ma zero jakiegokolwiek, zero renomy, jeśli można tak powiedzieć. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Ajajaj. No dobrze, to Lutero. To należy, nie mogę się dowiedzieć. Nie wiadomo dlaczego. Co my możemy tutaj zrobić? Książka? Książka broni jednoręcznej. 4,5K, no 5K kosztuje, ale ją mogę sprzedać z powrotem i odzyskam trochę golda. Wypierdolę parę broni. Niepotrzebnych. Bo to też graci mi strasznie. A powiem szczerze, połowa z tego to nie ma wartości. Nie mogę zajmować się wszystkim. Kusza myśliwska. Łuki wierzbowe. No resztę sobie zostawię, podstawową amunicję. No to jest 5% walki, nie? Weźmy to. Dla wszystkiego weźmy, nauka. Zawsze to trochę więcej kryta. Przeczytać te książki, sprzedać. Tylko mogę sprzedać innemu NPC-towi, wam powiem. O kurde. To gdzieś dostałem. Od jakiejś postaci, nie wiem od kogo. Cholera, o krwiopijcach, książka, nic, nie użyłem tego. Nie przeczytałem, straciłem prawdopodobnie możliwość wykonania jakiegoś questa, chociaż ja wiem jakiego questa. Bo ta księga daje mi umiejętność wypijania krwiopijców, a dokładniej nie krwiopijców, tylko żądeł krwiopijców. Co powoduje, że mogę wykonać quest, zdaje się, meandry umysłu na bagiennym terenie w Jarkendarze. Także kolejny quest do zrobienia. Co tutaj mamy jeszcze? Jakieś muszle. No muszę wszystko ruszyć do przodu, co tylko mogę. Grida. Nie zasłużył sobie na to. Aha. Tu prawda jeszcze quest jest. Z tym cholera porwaniem Hany, a dokładniej wrobieniem jej w jakieś tam dziwne interesy. Tylko nie wiem z kim porozmawiać, żeby to ruszyło. Z Koragonem? Tego nie wiem, ale mogę go spróbować opierdzielić. Najgorsze, że mi nie mówię, opierdzieliło z Golda... W sensie nie z Golda, tylko z wyglądu bezimiennego. No stracił takie spadki. O kurde. Chłop zrobił spadki w ciągu sekundy, jakby pół roku na siłkę nie chodził. Tak. Przekonałeś mnie. Już zaczynam mieć retoryki inteligencji 39, a inteligencja jest to zbiór, że tak powiem, wiedzy całej postaci, w tym wypadku gotika, czyli im więcej umiejętności się nauczymy, tym więcej punktów inteligencji posiadamy. Rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Czyli te wszelakie, jak... Kurde, jak on napierdala w tle. Abuin.
Wszyscy mieszkańcy, czekaj, którzy posiadają jakiekolwiek przeszkolenie w zakresie walki. Zdecydowanie nie przekonałem. Masz. Czyli każda umiejętność typu jakieś czytanie nawet książek zwiększa nam inteligencję o jeden punkt, a to jest ważne. Bo inteligencja równa się retoryka, czyli umiejętność przekonywania ludzi, którzy nas złapali na przykład na kradzieży kieszonkowej. Takie dziwne zależności, ale... O! Odłóż broń! Czajcie? Tak się przerywa animację postacią. Normalnie by pół roku wstawał, jak przycelujesz mu w mordę z łuku, to wstaje na sekundzie. Także tak to wygląda. A, pierdole. Ja też czuję, że oni wszyscy będą mnie łapać na gorącym uczynku. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Także jeszcze raz bonus do zręki, żeby mieć te 100 punktów. Pas mocy. Założyłbym ten pasek na zrękę, ale cholera. Broni nie będę mógł tej używać. Spróbujmy opierdzielić wszystkich tutaj na targowisku. Lol. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Coś czuję, że Daron mnie złapie. A nie, przepraszam. Jakoś... Jakimś dziwnym trafem nie. Beka, bo bardzo dużo postaci ma właśnie ten dexterity check na poziomie 100. Oho. Zawsze to powtarzałam. Nikomu tego nie powtarzaj. Nie I tutaj były informacje właśnie o tej Hanie. I nie wiem, czy nie trzeba wrócić do Gaspara. Już teraz. Maxi. No i co? I został nam tylko Zuris. Ale on ma unikatową kradzież, nazwijmy to, bo on ma miksturę, a nie zwykły gold. Także nic z tego raczej jeszcze nie pyknie. Ty, sakiewka Gaspara. Save. Jakiś losowy backup. Ja pierdolę. We wszystkich miastach i regionach królestwa 50. Zostaje w Obra, masz golda. Stan sędziowie cywilni zostają pozbawieni swych praw, a ich obowiązki przejmują królestwo. Odłóż broń. Nie weź pierdale ode mnie. Wyglądasz. Co możemy zrobić? Polowanie na błotne węże? No jeszcze tych węży błotnych nie biję, nie jestem w stanie. Myksir poszedł pomóc Watrasowi. Mogę chyba z Watrasem porozmawiać. Present Honey. Mhm. Nie wiem kompletnie, co zrobić z Gasparem. Można pomóc Fortuno. Kompas Gareta jest w jaskini. Specjalną broń Rafiego mogę znaleźć. To tutaj w Korinos. No totalnie jestem, panowie, w rozsypce. Jest dużo questów. Bo, przepraszam, jest bardzo dużo questów, a cholera. Niektóre są spierdolone. Tak jak na przykład, już mówiłem, te krwawe puchary. Chłop mnie patrzy, obraca się gdzieś z dupy, widzi, o co chodzi. Nie wiem. Dziwne jakieś. Mi się wydaje, że w zwykłym gotiku na pewno tak nie było. Świetnie, przybył z czyst, tak, to Okej, raczej nie okradnę Watrasa, tak na easy. A co do Gaspara, tu się z kimś rozmawiało, tu informacje wynikały od jakiejś chyba postaci w dzielnicy portowej? Co ma? Mogę ci sprzedać trochę. Ja pierdzielę. Ktoś musi pracować. Tych petów takich z nikami trzeba poukradać. Bo z reguły postaci, które mają niki, są, nazwijmy to, no unikatowe, bo mają unikatową porcję dialogu, ale to nieistotne. Istotne jest to, że ich można okraść. To bardzo typowe. Jak mają nik. Hej, wiadomo już, komu można ufać. Nie mów, że o tym nie wiesz. I to na tym nam będzie teraz zależeć, żeby opierdzielić ich wszystkich. I oni nie mają równego dexterity checka. Niektórzy są bardziej spostrzegawczy,
a niektórzy mniej. Lucy. Oho. Co ciekawe, ona ma nick, a jej okraść się nie da. No alright. Nie będę się kłócić. Jeśli chodzi o expo, to tak jak teraz widać, no early game, ja mam ile doświadczenia? Mam 91 tysięcy wszystkiego. Znaczy nawet nie, 80 parę, a early game, ta kradzież jest broken, bo ona daje nam z 20k, czyli jedną, tak naprawdę czwartą wszystkiego. To żeśmy od początku zebrali. Hej! Z powrotem. Dobrze. Oczywiście z biegiem czasu więcej będzie tego expa, bo teraz to są jakieś 150... Czekaj! O Jezu. Przekonałeś mnie. Przyjdź do mnie. Na razie to są jakieś wartości rzędu 150, ale oczywiście im więcej tej kradzieży wykonamy, im mniej postaci zostało na świecie do okradnięcia, tym więcej expa dostajemy. Ojo. Lares. Ale on nic do mnie nie powie. Bo jest moim ziomkiem. Penia. Później będzie po prawie 300 expa wpadać. Joe Mama so fat. Joe Mama. Wszystko nie wiesz. Tu się z kimś rozmawiało z tych petów takich o znikami. Gavern. O, można ufać. Na gór szuka. Hej, wąż. Nic mnie już nie dziwi. O, ja pierdolę. Zacznę teraz chyba najbardziej dialog-driven questa w grze. Zgadzam się. Tutaj gdybyśmy wybrali opcję, że to za mało, to już piździec, to on mówi, że dobra, dzięki. To nie chcę takiej pomocy, także akceptuję whatever, byleby tylko questa wziąć. Borka. Go się okraść nie da, z jakiegoś powodu. Próba kradzieży to nie, bo już jak jest próba, to wiadomo, że będzie 50-50. Hej, ty! Jestem. No co jestem zajęta? Oho, a tutaj zadziałało. To co jest grane? Próbuję okraść Borkę, pierdolić. Robimy to, panowie. A Bromor to... Nie. Zdecydowanie go nie przekonałem. No! Gościa się nawet przekupić nie da. Gościu jest... idealist. Tak zwany. Pierdolony idealista. Ale teraz pomyślmy. Co miałem zrobić w Korinth? Bo ja już wątki pogubiłem. Co miałem zrobić? Okraść ich? I tyle. Mogę pójść do Zardas, tak zwany Zardas, i zdobyć, no po prostu zdrowie, bo u niego jest ołtarz na modlenie się do Beliara. Zobaczmy jeszcze, kto tutaj, kogo można by okraść. O nie, no ty jesteś popierdolony. Przekonałem cię, tak? Co miał Matteo? Nie miał nic. No dobra. Teraz ma jeszcze mniej. Nie miał nic, a po spotkaniu ze mną nie ma już kompletnie nic. Proszę zauważyć, że albo ich już okradłem wcześniej, tutaj chłopców, albo oni faktycznie nie mieli nawet możliwości bycia okradniętym, takie biedaki. Puh. To co? Widzimy się u Xardasa. Tam jeszcze przy okazji zrobi się potę na siłę. Dobrze będzie. Powiedziałem, że idziemy do Xardasa, ale... Ale, hola, hola. Jeszcze są postaci, których nie okradłem. Także spróbuję tutaj opierdzielić chłopców. Jakiś... Ja może ich okradłem? Maybe I'm fucking... głupi? Nie, wychodziłoby na to, że jednak nie okradłem tylko Snipesa, który się pojawił z górniczej. Jest.
A dokładniej z Jarkendaru. Już chciałem powiedzieć z Górniczej Doliny. Nie, nie, nie. Tutaj może jakieś pojedyncze osoby typu Malet, ale wydaje mi się okradnięci byli wcześniej. Bo jakoż to wieśniaki. To dexterity checki mają na poziomie niziutko przy samej ziemi. Także się chłopaki nie trzeba cykać. No ale już dobra, teraz oficjalnie widzimy się u Xardasa. Wiecie co? Idąc tam na górze, obok Zordasa, usłyszałem jakieś takie dźwięczności pod ziemią. A czy to oznacza, że się potwory zrespiły tutaj w jaskini? Ty, no słyszę chrząszcze normalnie. Albo już fazę mam. Nie, no słyszę chrząszcze, ja pierdolę, to był dźwięk chrząszcza. Panowie... Jorveks jeszcze coś kojarzy, wychodziłoby na to. No a to dosłownie jedna polna bestia się pojawiła. Druga sprawa, jeżeli chodzi o tą broń, bo ona ma 10 chyba punktów obrażeń mniej. Ale efektywnie ma wyższy zasięg, a ja teraz zmieniłem to... Czekajcie. Bo ląd mój... O, pierścień Morgana, bo chodzi mi jednak o to, żeby mieć ten poziom walki trójeczki. Bo raz, że nieco szybsze animacje, a dwa, że bezimienny... Ja nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, ale on wykonuje bardziej ataki takie do przodu, niźli w górę. Bo na... no to widać. Tutaj broń bardziej skierowana w przód. A co to poprawia? No zasięg przede wszystkim. A jednak o ten zasięg nam chodzi, szczególnie early. Bo zwyczajnie mamy słabą broń. Przepraszam, zbroję. Tudzież jesteśmy w stanie mniej przetrwać i równa się większy waste przy każdym otrzymanym hicie. No tak to wychodzi. Później jakby mieć więcej HP plus regenerację zdrowia, bo chyba to w tej wersji rendering... returninga jest. No to już to tak nie przeszkadza, bo jednak się zrenderuje. Kurde! Zregenerujesz. Aha, tutaj quest odnośnie tego Snipesa, czy tam Grimesa, czy Alepa, czy kogokolwiek. Będzie trzeba go... przywołać. Znalazłem jego ciało w Górniczej Dolinie, tam w jaskini z goblinami. Nie wiem, czy kojarzycie. To był odcinek wcześniej, albo dwa. Dobra, chłopie, będzie inkantację robił pół godziny. Przegi Eli w returningu. Totalnie jakiś uselessowy fetch quest, a... No i po co to jest? To jest pompowanie się znajomością skryptowania, bo to jest nic innego jak ustawienie kilku animacji w kolejności. No dobra, zrobili zajebistego questa, ale out mi to. Niepotrzebne. Ty, ja mam w ogóle karmę Winosa na minus 60. What the fuck? Alef. Nie wygląda jak zombie. Most na rzece, jaskinia. Aj. O kurde! I pierdol. Ty, nie spodziewałem się, że on mnie zaatakuje. Ale grunt, że mu coś tam odbieram. Nie jest tego dużo, ale coś mu robię. I teraz ja mam, panowie, pytanie. Czy ja tyle odbieram wszystkim zombie? Bo jeśli on miał statystyki... z dobrym akcentowaniem. Jeśli on miał statystyki dobrego zombie, zwykłego, to jestem w stanie zabijać zombie, czyli kolejne questy teoretycznie można wykonać. Więc to jest ważne. Teoretycznie. Bo praktycznie prawdopodobnie jestem w... Sami wiecie gdzie. Ej, i czy znowu mi przygrubi bezimiennego? Proszę spojrzeć, jaki chudy. O. Ja pierdolę, jedna mikstura go odchudziła, a druga go pogrubiła. Czyli co, wszedł na odblok chłopaczyna, spadki jakieś się pojawiły. No, pozbył się gino, ale no niestety pozbył się również łapy. Ale później wrócił na kolejny cykl. Troszkę też wróciły gainsy, tu gdzieś podlało, tu gdzieś jakiś tam cycek się pojawił, wiecie.
Gajno wróciło, ale ostatecznie, no, mimo wszystko na plus. Chciałbym teraz pierścionek mroku. Czyli ten, tak? Nie wiem, odnoszę wrażenie, że gdybym tego nie miał, to by mnie Beliar przeczęstował piorunem. A, przeczęstował piorunem. Proszę spojrzeć. Gdybym jednak nie miał tego pierścionka, to prawdopodobnie dydek. To byłoby zadanie dydaktyczne. 645 HP. Panowie, panowie, nie tędy droga. 1000 HP na zbrojkę. No, powiedzmy, że jestem w stanie w drugim rozdziale zdobyć zbroję Beliara, założyć. Nie chcę tutaj się pompować i wycierać sobie mordy zupełnie wyjętymi danymi z dupy, no ale jest na to szansa. Jak to wygląda? 125 siły. Wrócę mimo wszystko na tę broń. I myślimy, myślimy. Zapis. Czyli tak. Torba pełna rudy? Aha, to jest zadanie z Snipesa. Panowie, na ten moment na pewno jesteśmy w stanie wykonać to zadanie. A to w zasadzie jest porozmawianie. Bon Beliara jest... Brof. Dzisiaj już pozbyłem się szponu. Się dużo questów spierdoliło, panowie, nie oszukujmy się. Na ten moment ja będę zawijał, bo to jest za duże dla mnie. Nie jestem w stanie wykonać krwawych pucharów. Chyba quest jest zepsuty. Pooddawać questy pozostałe w Jarkendarze. Resztę mogę i tak wykonać, bo już zdobyłem pewne informacje, wiadomości, umiejętności, na przykład używania, preparowania żądeł krwiopijców, tudzież picia żądeł krwiopijców, wydzieliny z żądeł. No zobaczymy. Dużo questów jest możliwych do zakończenia. Mi się wydaje, że już w drugim akcie jestem w stanie wyczyścić 90% questów, także ten notatnik będzie pusty. Zostaną tu 4 główne, 5, 6 jakichś tam questów. Postać, poziom 18, prawie że 19, punktów nauki jak widać w piździe, 25 za chwilę będzie. Co z tym zrobię? No prawdopodobnie, no nie oszukując się, prawdopodobnie to pójdzie po prostu w siłę, żeby mieć tych punktów, nie wiem, ja ich może 5 dostanę, no ale zwyczajnie nie mam tego jak spożytkować, także... Trzymajcie się, panowie, i inwestujcie swoje punkty, no przede wszystkim w siłę.